Magia Wigilii na Kaliskim Rynku działa. Udowodniła to tegoroczna zbiórka, podczas której zebrano ponad 28 tysięcy złotych, czyli o 8 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Wszystkie pieniądze zostaną przekazane na leczenie Mai, Michała, Sandry, Oliwki i Hani. Dzieci, które od początku swojego życia walczą z ciężkimi chorobami. Ich leczenia nie refunduje NFZ, a szansą na zdrowie jest hojność innych. Miniona sobota pokazała po raz kolejny, że Kaliszanie mają wielkie serca i chcą pomagać innym. W czwartej charytatywnej wigilii na Kaliskim Rynku wzięły udział setki osób. Wszyscy chętnie wspierali małych podopiecznych Fundacji Bread of Life w walce o zdrowie i życie. Tak co rok przychodzimy i staramy się zawsze pomagać. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się licytacje. Licytujemy tutaj, zdyszki jest 10 zł. 10 zł po raz pierwszy, 10 zł po raz drugi. Czy ktoś da więcej? Żeby było ciekawiej dla Kaliszan, szczególnie tych najmniejszych, przygotowano wiele atrakcji. Był więc Mikołaj, Elf i Bałwan. A co dzisiaj w ogóle Bałwan, Mikołaj i Elf robią na Kaliskim Rynku? Ja dbam o śnieg. Ja dbam o piękną pogodę. A ja zbieram na dzieci. Był także renifer, do którego przez cały dzień ustawiały się kolejki. Kolejka widać jak ciągle straszna. Jeszcze nawet nie byliśmy do końca rozłożeni, a już... Byli tutaj dzieci, czekały. Dla organizatora Tomasza Jerzyka najważniejsze było to, że po raz kolejny udało się zachęcić Kaliszan do pomocy chorym dzieciom. Ten cały tydzień był dla mnie bardzo wyczerpujący, ale największa radość dla nas z tego wszystkiego, jak będziemy mogli wręczyć osobiście te pieniądze dla tych dzieci, które chorują na różne choroby, bo tu są dzieci chore na onkologicznie, na białaczkę, ale także mamy jedną dziewczynkę, która choruje na cukrzycę bardzo wysoką. Wśród kwestujących byli również bliscy Ani Mrówczyńskiej, którzy zbierali pieniądze na leczenie ciężko chorej półtorarocznej dziewczynki. Ludzie podchodzą, pytają, kto chce to tak naprawdę wrzucić. Grosz. Nie ma tak naprawdę małych pieniędzy, są pieniądze bardzo ważne, a my dla nas naprawdę każda złotówka jest bardzo ważna. Zbieramy pieniążki, żeby móc Ani wysłać do Stanów Zjednoczonych, by tam ją leczyć. W zbiórkę dla Ani przyłączyli się również uczniowie zespołu szkół ekonomicznych w Kaliszu, którzy na leczenie dziewczynki przekazali 500 złotych. Wszystkiego dobrego. Mamy nadzieję, że też pomogą pieniążki, tak jak Kubusiowi. To jest magia świąt, to jest magia tego wydarzenia, to jest magia Wigilii na Kaliskim Rynku. Nie pozwólmy zasnąć dziewczynce z zapałkami. Dajemy nadzieję, światło jest nadzieją. Dziękuję ślicznie. Jesteście naszymi aniołami bez skrzydeł. Bez was nic by się nie udało. Dziękuję. Łącznie dla Ani Mrówczyńskiej zebrano 2833 zł. Szacunkowa kwota, którą zebrano dla pozostałej piątki podopiecznych fundacji, wynosi ponad 28 tysięcy zł.